Cześć wszystkim, witam w 10. już odcinku Od Zera do Bodybuildera. Dzisiaj z nami jest Łukasz Modzlewski, jeden z członków teamu True Bodybuilding, na który serdecznie zapraszamy. Zakładajcie swoje dzienniki, śledźcie dzienniki polskich zawodników, tych bardziej znanych i tych rokujących bardzo dobrze na przyszłość. Co tam, Łukasz, u Ciebie na początek do rozluźnienia? No, wszystko dobrze, cóż mogę opowiadać, no. Za bardzo nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. Trochę ostatnio mało aktywny jestem, że tak powiem, w porównaniu z tym, co było wcześniej. No ale to tak, że tak powiem, spowodowane jest no, wszystkim, tak, że tak powiem, życiem osobistym, jakimiś tam rzeczami, które realizuję i tak dalej. No, ale już mam zamiar ruszyć ze wszystkim, ruszyć też z materiałami na forum. Z Muscle Power też mamy zamiar ruszyć, więcej, dużo nagrań montować. Na razie nie będę zdradzał, bo tam taką serię planujemy. Akurat nie ze mną, to o tym powiem, tylko z Anią bardziej. Ale takiego czegoś jeszcze nie było w ogóle w takiej serii na polskim YouTubie, bo będzie, mam nadzieję, długa i ciekawa. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Także tyle u mnie, no. Cóż mogę więcej powiedzieć? Ja tylko podpowiem, że forum, którego właścicielem i w zasadzie założycielem jest Łukasz, czyli True Bodybuilding, się cały czas rozwija. Też teraz ten sklep ruszył bardzo mocno, jeżeli chodzi o kwestie tych koszulek i różnego rodzaju gadżetów treningowych. Także no myślę, że miałeś na pewno pełne ręce roboty, zwłaszcza, że też raz, że prowadzisz zawodników, a dwa, że prowadzisz prawdopodobnie najlepiej rokującą zawodniczkę w Polsce, czyli Anię, jak sam przed chwilą wspomniałeś, więc na pewno to też pochłania bardzo duże ilości po prostu wolnego czasu. No, dokładnie, dokładnie, ze sklepem właśnie też, tak jak powiedziałaś, tam troszeczkę było, bo niby to nie jest nic dużego, tak, ale jednak, no, jako, że tak powiem, jestem bardziej działalnością jednoosobową, jestem od wszystkiego, niektórzy mówią, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, może i tak jest, no, ale muszę działać na różne, że tak powiem, fronty. No i wiadomo, czasem trochę czasu brakuje w dobie, może nie tyle czasu brakuje, to wiadomo. Czuję się czasem jakieś takie zmęczenie, nawet nie fizyczne, tylko psychiczne, no i po prostu się, no, różne rzeczy, jak to człowiek, tak? Bo każdy jest tylko człowiekiem, gdzieś tam coś, co musimy zrobić, odkładamy trochę na potem, się tam tego zbiera i później tak wychodzą. No a właśnie jeśli chodzi o sklep, to jeszcze mam taki plan właśnie wypuścić jakąś nową taką serię. Mogę oczywiście u Ciebie powiedzieć, żeby nie było, że się reklamuję, ale jak tam wspomniałeś, jakiś czas temu, no to już było dawno, bo to rok temu zrobiliśmy na próbę takie prototypy koszuli takich retro treningowych bez rękawników. No i gdzieś tam to Damian je dostał, bo akurat na niego weszły, Damian Kryszpin. No i tam wrzucałem to na Instagram, ludziom bardzo się spodobało, bardzo dużo osób się o to pytało. Chciałem to zrealizować, ale nikt mi się nie chciał, że tak powiem, za to wziąć, tak? Bo no to jest, że tak powiem, to nie jest taka zwykła koszulka, którą wystarczy uszyć i tak dalej, tylko to już bardziej, no potrzebne są po prostu też specjalistyczne maszyny, jak do szycia koszul, więc ciężko mi było znaleźć jakąś firmę, tak, no bo duże firmy chciały ogromne nakłady, z kolei jakieś tam mniejsze firmy to już nie chciały się podejmować takich małych czy średnich zamówień i ciężko było coś znaleźć, no ale teraz już znalazłem jakiś sposób i chcę to wypuścić, tylko no może nie w takiej stałym asortymencie, tylko bardziej w takiej limitowanej serii, także idzie lato akurat, jak komuś się to podoba, to myślę, że to będzie fajna właśnie rzecz. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ta koszula wygląda, to może ją też zobaczyć na Damianie na prawie że żywo, czyli na YouTubie, bo chyba jak u Waldka nagrywaliście, to pamiętam, tak, że on nie nagrywał, zresztą dokładnie. Bardzo mi się ta koszula podobała i myślę, że to jest na pewno bardzo fajny pomysł.
A tak a propos mówiłeś tego, że to nie jest duża rzecz, bo to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, to niestety w Polsce to u nas tak wygląda, że jak masz jednoosobową działalność gospodarczą, to jest ciężej cokolwiek załatwić, niż jakbyś miał 300-osobową firmę. Więc No, dokładnie. nawet pod tym względem to myślę, że to jest hardcore tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. No ale taki mamy system, Klimat. taki mamy ustrój. Dokładnie, ja nie narzekam. Cieszę się, bo zawsze, jak mi życie pokazało, zawsze może być gorzej. No, ale to może gdzieś tam Zwłaszcza teraz, opowiem przy nie? okazji. Zwłaszcza No. teraz, jak jeszcze zabrałeś się za ten biznes i wyskoczyła sytuacja światowa, niezbyt pozytywna do rozwijania biznesów, to już w ogóle to zmienia podejście do wszystkiego. Dobra, Łukasz, zacznijmy w takim razie od naszego głównego nurtu, jeżeli chodzi o kwestię naszego, a w zasadzie mojej koncepcji na cały ten podcast. Czyli chciałbym się dowiedzieć, czym zajmowałeś się, zanim zostałeś kulturystą, zanim zacząłeś trenować w zasadzie, bo zanim zostałeś kulturystą, to oczywiście brałeś się też za inne rzeczy związane z dźwiganiem, ale to może o tym opowiesz ty. Zanim w ogóle dowiedziałeś się, że można podnosić ciężkie rzeczy, które wpływają na rozwój twojego ciała, to zajmowałeś się. Nie wiem, czy zaskoczy to ciebie, czy nie, ale byłem uczniem gimnazjum, więc zajmowałem się chodzeniem do szkoły, nie? Tak zwanym przysłowiowym gimbusem. No ale nie, no poważnie, bo ja zacząłem dosyć wcześnie, no myślę, że wcześniej, no bo skończyłem tak naprawdę 14 lat w grudniu, bo ja jestem z grudnia, z końca roku. No i już no, rocznikowo mając 15 lat, no ale tak naprawdę 14 zacząłem trenować. No wszystko zaczęło się tak naprawdę banalnie, bo ja trafiłem do lekarza ortopedy, bo miałem bóle kolan, nie? Ale te bóle kolan były straszne. No to już wtedy właśnie się zaczęło, te moje problemy z nogami. Były na tyle, wiesz, poważne, że uniemożliwiały mi, wiesz, takie normalne, codzienne życie, wiesz, wchodzenie na schody czy takie rzeczy, to dla mnie sprawiało straszny ból, nie? Okazało się, że tam dostałem skierowanie do lekarza, mama mnie zaprowadziła. Okazało się, że po prostu płyn stawowy, który jest tam maśnie, ten fluid, który jest w stawach, u mnie praktycznie go nie było, nie? Nie wiem, czy to było spowodowane, czy może, wiesz, szybkim rozwojem, choć ja jakoś nie rosłem nigdy szybko, zawsze byłem z tych wyższych osób, nie, jeśli chodzi o wzrost. Także nie było mi tak, jak niektórzy, że potrafią, wiesz, przez wakacje wyrosnąć 20 centymetrów, no to wtedy faktycznie gdzieś tam te bóle stawów i tak dalej mogą być odczuwalne. Nie wiem, czy to było spowodowane, no ale w każdym razie tak było. No ale jakoś tak trafiłem do tego lekarza, widać lekarz był w porządku, bo oprócz tych, że tak powiem, tego, co do niego przyszedłem, to on zauważył, że cała lewa strona, nie, to przedramię było, tak naprawdę cała lewa strona, nie, jest, ma mniejszą masę mięśniową niż reszta, nie. No i tam powiedział, że wiesz, że no można poćwiczyć i tak dalej, jakieś tam, wiesz, pokazał mi ćwiczenia, no to wiesz, wyprosiłem mamę, kupiła mi sztangielkę 10-kilogramową. No i tak zacząłem machać, nie? Jeszcze internetu wtedy nie było absolutnie, znaczy nie było. Ja nie miałem. Internet już był, to były początki. Ja nie miałem nawet komputera wtedy. No ale zacząłem właśnie kupować gazety takie jak, wiesz, Sport dla Wszystkich, KIF, nie? SDW, czy te amerykańskie Muscle Fitness. No i stamtąd tak naprawdę zacząłem wszystko czerpać wiedzę, nie? Kurde. Jakie było twoje pytanie? Jak się, bo się tam zamotałem. Czym się zajmowałeś przed i opowiedziałeś, że byłeś Tak, właśnie. ale tak naprawdę zawsze mi imponowały takie muskularne sylwetki, wiesz. Te lata, ja jestem 88 rocznik. Niektórzy myślą, że mam więcej, no ale mam 32, 33, no można powiedzieć, bo rocznikowo, nie? Ale to były te lata, gdzie wszyscy, wiesz, była godzina 16:30, przychodziło się ze szkoły i podwórko było puste, nie? Bo wszystkie dzieci leciały oglądać na RTL-7, wtedy jeszcze był, bajkę Dragon Ball, nie? No i wszyscy chcieli być tacy jak ci bohaterowie z tej bajki. Pamiętam tak samo gdzieś tam jeszcze jakieś komiksy Marvela. No to te sylwetki, wiadomo, były imponujące, nie? No imponujące były. Tak naprawdę
Rysowanie. Naturalne. Zawsze mi się to podobało, nie? Tak, zawsze mi się to podobało. To oczywiście to nie było w ogóle, wiesz, nikt nie myślał, że to jest realne, zasięgu do osiągnięcia, no ale gdzieś od tego się zaczęło, no. Ja, wiesz, może to też z tego się wzięło, że ja się wychowałem bez ojca, nie? Bo mnie wychowała tylko mama. Mój ojciec zmarł zaraz, jak ja się urodziłem. No i tak naprawdę, wiesz, mówię, te czasy, w których ja dorastałem, to było tak, że wtedy filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem czy z Sylwestrem Stallone, wiesz, Van Damme, no to wszystkie te filmy, wiesz, mam przerobione od A do Z i tak naprawdę gdzieś taki jakby, no można powiedzieć, wizerunek prawdziwego mężczyzny to utarł mi się właśnie jako taka osoba, nie? No i właśnie to stąd się chyba wzięło, nie? Poza tym nigdy tak naprawdę zawsze byłem, można powiedzieć, taki dość wątły, w sensie zawsze byłem chorowity, nigdy nie byłem, wiesz, jakiś tam w jakiejś dziedzinie czy sportu, czy nauki jakiś wybitny, byłem przecięty, czy nawet poniżej przeciętnej, no i wiesz, chciałem to jakoś zmienić, nie? No i tak się zaczęło, nie? Półtora roku pamiętam sobie machałem tymi ciężarami, bo zacząłem w drugiej klasie gimnazjum, to po nowym roku. Wtedy gimnazjum jeszcze było 3 lata tego gimnazjum. No i skończyłem to gimnazjum, wiesz, to były wakacje, pamiętam, poszedłem wtedy pierwszy raz na siłownię. No i tam już zostałem, nie? To był, pamiętam, Barys Klub, taki przy liceum. Można powiedzieć taka, no, nieszkolna siłownia, no bo była prywatna, aczkolwiek tam właścicielka miała podpisany jakiś tam, wiadomo, kontrakt ze szkołą, to tam uczniowie przychodzili trenować na lekcjach WF-u, tam była też, było to też sportowe liceum, bo tam lekkoatleci byli dobrzy i trenowali też. No i tam sobie trenowałem 7 czy 8 lat, nie? Tam zrobiłem dużo nawet swoich takich rekordów życiowych. Także dużo wspomnień z tym mam. Zresztą jak się wejdzie na mojego YouTube'a, to można popatrzeć, nie? Tam mam jeszcze te filmiki właśnie z tej siłowni. No i tam jak właśnie oglądam niektóre, to widzę, jakie karkołomne rzeczy robiłem, szczególnie przysiady, gdzie już miałem te, wiesz, problemy z kolanami tak naprawdę od zarania dziejów. Jak widzę teraz, jak na przykład jak przysiady robiłem, wiesz, z ciężarem 270 kilo bombą lecąc w dół, no to wiesz, to teraz się nie dziwię, czemu tak, a nie inaczej jest, nie? Ale, no ale to są właśnie błędy, które się gdzieś tam popełnia. No i nie ma się kogoś, kto, wiesz, kto ci pozwoli ich uniknąć, nie? Kto ci podpowie, że jednak coś źle robisz. No bo mówię, dzisiaj jest o tyle łatwiej, że mamy internet, możemy sobie nawet właśnie pójść do jakiegoś trenera online, czy trenera personalnego i tak dalej. I jednak to dużo ułatwia. No i jestem z jednej strony, wiesz, gdzieś tam siedzi w mojej głowie takie stare podejście, ale jednak to jest duże ułatwienie dla ludzi i właśnie pozwala uniknąć wielu błędów, nie? No i też skrócić, że tak powiem, drogę do celu przez te właśnie unikanie tych błędów i kręcenie się w kółko. Powiedz mi, bo mówiłeś, że 1,5 roku sobie tam gdzieś tam machałeś. Jak chciałbym się dowiedzieć, co to było za machanie? Czy miałeś jakiś taki system treningowy, który sobie sam wymyśliłeś, czy może klasyczny wejderowski, bo gdzieś tam przeczytałeś w magazynie? Czy w ogóle była jakaś konstrukcja tego treningu, czy było na zasadzie robimy wszystko codziennie? Wiesz co, no na początku tak, czytałem, aczkolwiek, wiesz, robiłem wszystko codziennie, bo gdzieś tam miałem kolegów ze szkoły, którzy mieli, wiesz, na przykład miał kolega takiego starszego brata kilka lat, nie, no i już tam on był trochę bardziej obeznany w treningu, więc powiedział, jak ćwiczyć, nie. Oczywiście to obeznanie nie miało nic wspólnego z jakąkolwiek wiedzą, no ale to się kopiowało, więc wiesz, no miałem tą sztangielkę 10-kilogramową, więc wiesz, jakieś tam ćwiczenia pamiętam. Miałem, zrobiłem jakiś tam plan treningowy, no aczkolwiek to był plan treningowy, wiesz, pamiętam, robiłem jakieś uginanie na biceps, wyciskanie na barki, coś tam na triceps, wiesz, zawsze robiłem pompki, nie? Pamiętam, jak zaczynałem, to miałem problemy, żeby zrobić jedną prawidłową pompkę, nie? No tak, a już jak po 1,5 roku tych treningów takich w domu, nie?
No to robiłem setkę ponad serii, autentycznie, bez przerw, nie? Także myślę, że to nie najgorszy wynik. No i właśnie tak to się opierało głównie, wiesz, głównie na, pamiętam, dzień dnia, każdego dnia robiłem 200 pompek, nie? 200 pompek na taboretach oczywiście, żeby było ciężej. I to było dzień dnia, nie? Piątek, świątek, sobotę, niedziela. Dodatkowo ćwiczenia ze sztangielką. A jak wiesz, przychodziło na przykład ferie czy wakacje, no to wtedy trenowałem 2 razy dziennie, nie? 2 razy dziennie robiłem podwójny trening, nie, będą podwójne rezultaty. No, niestety tak nie było, ale powiem ci, że wiesz, nawet mówię, mimo przez takie bezsensowne niby machanie, nie, ale to wiesz, już we mnie wykształciło taką konsekwencję, nie, żeby robić coś codziennie, czy tam się źle czujesz, czy wiesz, czy jest gorszy, czy lepszy dzień, to wiesz, mimo wszystko robisz to codziennie. No i tak to wyglądało, nie? Jak już w tym czasie, jak sobie tam, wiesz, trenowałem w domu, to gdzieś tam kupowałem te magazyny i powiem szczerze, że jak poszedłem na siłownię, to już tam można powiedzieć, że teoretyczną jakąś wiedzę miałem, nie? Więc zacząłem trenować już jakimś tam planem treningowym. Aczkolwiek to oczywiście od razu mówię, że zaczynałem od splitu, nie? Bo kiedyś nie było tam żadnych full body i tak dalej. Nikt o tym nie myślał, nie? Każdy trenował splitem, wiesz, 3 albo 4 dni w tygodniu. Pamiętam, trenowałem 4 na początku, później chyba 5 albo 6, znaczy nie chyba, tylko na pewno, nie? No. Aczkolwiek zawsze zaczynałem od tego treningu właśnie dzielonego, no tak jak mówię, każdy, no bo kiedyś była zdecydowanie mniejsza wiedza, nie? Powiedz mi, jeżeli chodzi o kwestie dietetyczne, to od samego początku miałeś tam już jakąś taką wiedzę na zasadzie, że jednak trzeba jeść trochę więcej. No bo dla mnie oczywiście, no nie rozwodzimy się tutaj nad tym, że miałeś wiedzę typu, że trzeba wyliczyć bilans kaloryczny, obliczyć stosunek białka, tłuszczy, węglowodanów, ale czy miałeś takie parcie, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam stosunkowo starałeś się więcej tego białka zjadać, czy nawet ja się zawsze śmieję, że jak się kupowało bułkę w kiosku czy gdzieś, to zawsze się patrzyło, żeby była z kurczakiem, nie? Wiesz, to no nie, no starałem się po prostu jeść, wiesz, więcej, nie? Mówię, zafascynowany byłem oczywiście Dragon Ballem i wszystkimi tymi postaciami. Wiesz, jakie oni tam jedli jedzenia, ilości astronomiczne, nie? Siadali i tam, wiesz, rosły talerze piętrami, nie? No to też, jak wiesz, jak się dało, na przykład jak były święta, no to jadłem ile wlezie, nie? Ile wlezie, po prostu. Wiesz, nie dałem rady, ale jadłem. Wiesz, jadłem takie rzeczy, na jakie, że tak powiem, było mnie stać, wtedy na nic nie było mnie stać, nie? No wiadomo, to, co było w domu, to się jadło. Pamiętam, wtedy były takie zupki chińskie tanie. Nie pamiętam, ile one już kosztowały. Poza tym inflacja poszła w górę, więc wiesz, to jest troszeczkę różnica. Aczkolwiek, wiesz, robiłem sobie taką miskę, wiesz, dwie, trzy takie zupki, to nic, że tam, wiesz, tych kalorii prawie nie było, nie, wtedy nawet nie myślałem, bo te zupki chińskie, to trochę ten makaron fejkowy w nich jest, że tak powiem, no ale wiesz, objętościowo robiło wrażenie, nie, no i wiesz, wciągałem takie dwie, trzy zupki, no i wiesz, czekałem na efekty, no niestety te efekty nie przychodziły jakoś, takie jakbym tego oczekiwał. Pamiętam, że tej zupki był taki chyba smak, coś tam ostry kurczak, więc domyślam się, że pewnie ostrego kurczaka wybierałeś, bo kurczak jednak. Nie, nie, ja akurat pamiętam, jak dziś krabową. A, Krewetkową. Przepraszam, krewetkowa. to też białko dobrej jakości, Ale nie krewetka, myślałem, że to białko, wspaniałe. tylko po prostu, wiesz, myślałem. Tam kolega na przykład mówił, że trzeba makaron jeść i ryż, bo tam dużo białka jest. Nie, no to się jadło, no wiesz, no dużo białka, 10 gram, czy ta, o wiesz, 10 gram. No to Na kilogram dużo. dużo. No tak, na kilogram dużo, nie? No takie było myślenie. Pamiętam, wiesz, no takie tanie rzeczy się jadło. Kotlety sojowe. Takie były w paczkach, do dzisiaj są zresztą, nie? No tam patrzyłeś, tam w ogóle full białko było, bo chyba 50 gramów miało na 100 gram, czy nawet ponad 50, nie? No to wiesz, to full. No ale, że to nie było takie, jak powinno, ale mówię, to wszystko wykształciło taką jakąś, wiesz, konsekwencję, nie? Pamiętasz może, jak zaczynałeś, mówiłeś, że byłeś raczej wątłym chłopakiem, czy taki proces szybkiego masowania, że tak powiem, Dragon Bulk,
to zmienił cię w takiego bardzo umięśnionego chłopaka, czy bardziej poszedłeś jednak w tkankę tłuszczową na tej swojej Wiesz, pierwszej to masie? powiem ci tak. Trudno nazwać pierwszą masę, kiedy miałem, bo ja tak naprawdę, może powiem ci o pierwszej redukcji. Znaczy, później może o niej opowiem, ale tak, pierwsza moja redukcja w życiu to była redukcja od razu pod zawody, pod debiuty. No i wyszło mi bardzo dobrze, nie? No bo nie wiem, jaki miałem poziom tkanki tłuszczowej, ale no nie miałem praktycznie, nie? Także wiesz, to była moja pierwsza redukcja w życiu, nie? Tak była wieczna, permanentna masa. Aczkolwiek nigdy nie udało mi się być grubym. Chyba musiałbym zrobić taki eksperyment, nie? Co zrobić, żebym był naprawdę gruby i ulany? Nawet się nad tym zastanawiałem kiedyś, aczkolwiek wiesz. No, powiem ci tak, jak trenowałem jeszcze, wiesz, już później jak trenowałem, że tak powiem, dosyć poważnie, nie? Na przykład trenowałem już trójbój jakiś czas, no to wiesz, mój posiłek na przykład potreningowy wyglądał tak, że kończyłem trening. Po treningu pamiętam, piłem 150 gram gainera. 150 gram, nie? Taka była akurat miarka. Pamiętam, to jeszcze chyba był taki niezły wtedy gainer, bo to z Optinuma, on jest do dzisiaj. Tam naprawdę sporo tych kalorii było. Jak wypiłem tego gainera, to jechałem, wiesz, z treningu prosto. Pamiętam, bo jeszcze te czasy były, gdzie McDonald's był bardzo tani. Pamiętam, cheeseburgery chyba były po 2,50 w McDonaldzie, jak się nie mylę. No Po to dwa jechałem złote nawet prosto, były. tak, czy po 2 złote nawet, coś takiego. Jechałem na drive-thru, brałem 10 cheeseburgerów i to był mój posiłek potreningowy, nie? 150 gram gainera i 10 cheeseburgerów. Do tego w ciągu dnia też bardzo dużo jadłem. Gdzieś tam nawet, wiesz, mam, jakbym przeleciał dzienniki, to gdzieś tam mam zapisane w tych kalkulatorach. Pamiętam, że jadłem gdzieś tak, wiesz, w granicach 7,5-8 tysięcy kalorii dziennie, nie? No, nigdy, naprawdę nigdy. Przy jakiej wadze wtedy? Pamiętasz może mniej Wiesz co, więcej? największą wagę wtedy miałem, kiedy tyle jadłem, to chyba około 125 kilo, nie? A Ale nie byłem, przypomnij mi wiesz, proszę, ile masz wzrostu, bo tutaj tak dla ludzi. 188. Okej, prawie 1,90 m. Tak, ale wiesz, nigdy nie byłem, no, dziś bym powiedział, jakbym, wiesz, spojrzał na te zdjęcia, że byłem ulany, nie? Bo wiesz, troszkę inne jest spojrzenie na to. Aczkolwiek, wiesz, w oczach pewnie większości ludzi, no, nie byłbym ulany. Tak naprawdę, no, nigdy nie udało mi się, wiesz, złapać jakichś tam ogromnych ilości tkanki tłuszczowej. Nie wiem, czy kiedykolwiek przekroczyłem 15%, nie? Tak szczerze, wiesz, jak patrzę na oko. Jedynie, co to było, to, wiesz, to była retencja wody. Jakoś, no, nie wiem, no, jednak ten metabolizm mam taki, jaki mam, nie wiem, nie mam może predyspozycji, wiesz, ja na skórę, no, mam coś takiego, że moja skóra jest cienka, nie, cały rok. Ja na przykład żyły na brzuchu, no mam cały rok. Ta skóra jest taka, że złapię ją dwoma palcami. Nigdy nie miałem czegoś takiego, że wiesz, fałda, a tam łapiesz, że takiej grubości fałda, nie? U mnie skóra jest cały rok, że sobie łapię palcami. Tak całe życie było. To Nie jest wiem. bardzo, bardzo fajne, że teraz powiedziałeś, bo byłbyś zdziwiony, jak często do mnie ludzie piszą, że jak to jest, że na przykład ty zawsze jesteś ty, bo to musi być przykład, że Łukasz i że Adam cały rok nawet na masie mają żyły i czy to jest optymalne, wiesz, żeby się tak nie zalewać na masie i tak dalej. No to jednak przychodzi raz, że u ciebie na przykład z genetyką, ale dwa też z tego, że macie po prostu ogromną masę mięśniową. Chłopak, który ma tam 70 kg, raczej nigdy w okresie masowym takiej jakości nie utrzyma. A czy utrzymać utrzyma, ale myślę, że nie będzie to optymalne, no nie? Jeżeli chodzi o takie budowanie, nakładanie na siebie tej masy mięśniowej. Więc to jest taki disclaimer dla wszystkich, którzy myślą, że Łukasz, nie wiem, nie winduje wysoko jedzenia, żeby trzymać formę, nie? Cały rok, bo to tak nie działa. Zobaczycie sobie na dzienniki Łukasza, to tam żarcia idzie tyle, że on to musi robić minikaty tylko dlatego, żeby odpocząć od jedzenia, nie? No dokładnie, dokładnie, wiesz, co innego percepcja, też postrzeganie siebie, to wiadomo, że trochę gdzieś tam już w głowie siedzi, ale tak jak mówisz, no, nigdy naprawdę, nigdy nie zdarzyło mi się, nawet jak mi się, wiesz, wydawało, że gdzieś tam mnie podlewa i tak dalej, to najczęściej, wiesz,
zaczynałem na przykład właśnie, wiesz, robić jakiegoś minikata, czy obcinałem lekko kalorie, no i wiesz, automatycznie schodziło mi 1-2 kilo, no i okazywało się, że to wiesz, była tak naprawdę sama woda, nie? Bo jakość diametralnie się zmieniała. Także no to jest duża kwestia, tak jak mówisz, predyspozycji na pewno. U mnie nawet w rodzinie nigdy nie było nikogo grubego. Także to jest, wiesz, ani z jednej, ani z drugiej strony. Ani z mamy, ani z ojca. Także tu na pewno są predyspozycje. Zresztą tak powiem w ramach ciekawostki. Może niektórzy nie uwierzą, ale aczkolwiek, wiesz, jeżeli chodzi o moje korzenie, to gdzieś tam też, że tak powiem, miałem ludzi, przodków, którzy w genach mieli dość silne geny, można powiedzieć, bo mojego ojca, przepraszam, mojego dziadka, ojciec, czyli mój pradziadek, nie? Nawet mam jego zdjęcie, on pracował jako w armii, był nawet nie płetwonurkiem, bo wtedy nie było płetwonurków, tylko wtedy byli tacy, wiesz, takie kostiumy były, Batyskaf po których, taki. tak, chodziło się po dnie, wiesz, i tam ci pompowali te powietrze, nie? A no rozminowywał mosty akurat, nie? No to mam jego zdjęcie nawet gdzieś, no to był on fakt, że nie był tam jakiś bardzo wysoki, miał chyba 180 czy niecałe 180 centymetrów, ale pamiętam z tego, co mówił mój dziadek, to ważył 140 kilo, nie? No i mam to takie zdjęcie, ale wiesz, to wiesz, wiadomo, że to nie był kulturysta, ale to był facet taki, wiesz, no nie taki typowy ulaniec, można powiedzieć taki drwal, nie? Wiesz, o co chodzi, taka Tak, budowa drwala, przyszedł jest wiesz, taki. na przykład jak, o, Kiryl Soryczew, nie? Rozumiesz, to coś tego typu. Tego typu człowiek. Z kolei jego brat, i to jest autentyczna historia, on jeszcze w Anglii przedwojennej, nie? Przedwojennej, przed pierwszą, przed, nad, nie, przed, po drugi, przed drugą wojną światową, tylko przed pierwszą, był tam gladiatorem, bo w tamtych czasach jeszcze, z tego co wiem, były no, autentycznie takie, że tak powiem, nie wiem, jak nazwać atrakcje, nie? No i on był tym gladiatorem i walczył z dzikimi zwierzętami. No i autentycznie, nie wiem, tutaj jest, wszystko jest okej? Tak, jak najbardziej, no mów, aż mnie zaciekawiłeś. Tak, bo miałem komunikat. Bo miałem komunikat, że coś przerwało, ale nie, może się ten komunikat tylko. W każdym razie on zginął śmiercią taką, że właśnie zginął podczas jednego z takich pojedynków, podczas walki z niedźwiedziem. Autentycznie, nie? Także no, ciekawe, nie? No, mówię, gdzieś tam, jakieś tam, wiesz, w genach takie rzeczy pewnie zostają. No i to też kwestia tego, jak mówisz, że to druga sprawa, masa mięśniowa przez lata wypracowana, no i treningi też, bo jednak, wiesz, ja zawsze robiłem te treningi na dużych ciężarach, no i tak zostało do dzisiaj, no to wiesz, policzysz sobie objętość tak naprawdę, jakbyś sobie policzył, ile ton dziennie przerzucisz na treningu, to wiesz, to jest ogromna ilość, nie, tych kilogramów, no i to jednak to wszystko robi, że faktycznie ciężko złapać tą tkankę tłuszczową, nie? Tym bardziej, jeśli jeszcze nie masz predyspozycji, także tak jak powiedziałeś, nie każdy, nie jest dobrze brać pewnych osób za odnośnik. Tak samo jak ja mówię, wiesz, ktoś daje tu przykład, o takiego, wiesz, nie wiem, daję przykład Kevina Lebrona, powiedzmy, już nie będę tu rzucał polskim podwórkiem, tylko damy, wiesz, tak wysoko, nie? Że tam Kevin nie trenował, wiesz, pół roku, on pół roku trenował, no i był jednym z najlepszych zawodników pro. No ale dwie sprawy. Kevin to jest osoba, która ma genetykę jak 1%, może nawet mniej jak 1%, jakiś procent 1%, nie? Osób na świecie. Druga sprawa, dąży do tego latami, bo też zanim, że tak powiem, zaczął robić te swoje kombaki takie, no to jednak ćwiczył normalnie, no zanim tą masę osiągnął. Wiadomo, jak zbudujemy masę mięśniową, ilość jąder komórkowych się zwiększa i tak dalej, nie będziemy wchodzić w chemię i te rzeczy. Więc wrócić jest łatwiej niż coś zrobić od początku. Zresztą to tak jak nawet dziś mamy GPS, nie? Takie porównanie. No i nie wiem, dostajemy jakiś adres, o, wynajmujesz stację, czy wynajmujesz, znaczy apartament, wiesz, w jakimś mieście, jedziesz tam pierwszy raz, masz GPS, ale też tak będziesz trochę szukał, nie? No bo wiesz, mimo że
poprowadzić dokładnie pod to miejsce, ale musisz jednak spojrzeć tutaj i tak dalej. A już jak drugi raz będziesz jechał, to będziesz tam szybciej, nie? No i tak samo jest z mięśniami. Z powrotem ich. No ale właśnie pierwsza sprawa, że to jest człowiek, który był predysponowany jak praktycznie nikt inny, jak jakiś tam ułamek całej populacji ludzkiej. A druga sprawa, no też trzeba wziąć poprawkę na to, że kurde, i miałem coś powiedzieć i zapomniałem, i tak mam. Ale sobie przypomnę, mniejsza z tym. No raz, że genetyka, dwa, że też kwestia etyki pracy, bo mimo tego, że pewnie... coś no, mi to Kevin zmniejszyło? Nie, nie, ja okay, cię widzę, okay, wszystko już jest idealnie. Mimo tego, że Kevin tak naprawdę no, miał te okresy nie, pracy i nie pracy, to prawda jest taka, że jeżeli się już zabieram za tą pracę, to etyka tej pracy była taka, że większość osób po prostu nie jest w stanie tak ciężko pracować i nie jest w stanie się tak mocno przycisnąć. Ja to widzę nawet po swoich podopiecznych. Widzisz po prostu, biorąc pod uwagę parametry danej osoby, wzrost, wagę, ilość masy mięśniowej, do na przykład stosunku kalorii, które ma w okresie masowym, a redukcyjnym, czy on ciężko trenuje, nie? Bo jak ktoś trenuje ciężko, je 200 gramów węgli, nie wiem, tam 40 gramów tłuszczy, 200 gramów białka i kręci 6 razy 70 kardio w tygodniu i nie schodzi ta waga z niego, no to coś tutaj musi być chyba na rzeczy, nie? To nie jest tak, że ma taką genetykę, że ja 900 węgli i wiesz, wszystko szło fajnie, a teraz nagle się okazuje, że je 200 i nie jest w stanie zrobić redukcji i tam, nie wiem, poniżej 15% tkanki tłuszczowej, nie? Bo ja już nie mówię o docinaniu końcówki, ale wiesz, no dosłownie nie schodzi nic, nie? Nie, a przetrenowany to nie ma jest oczywiście cały czas, bo przetrenowany jest, musi odpocząć co drugi dzień, bo już jest płaski, nie? 400 węgli płaski. Nie ma tak jak powiedziałeś, że wiesz, to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę problem leży właśnie, wszyscy teraz szukają, wiesz, magicznych dróg, wiesz, zmieniają trenerów co chwila, wiesz, szukają jakichś środków, nie wiem, suplementów, różnych innych kombinacji, diet, protokołów insuliny, nie wiem czego jeszcze, a naprawdę, ja widzę po swoich podopiecznych, proszę teraz ich bardzo często, żeby, szczególnie tym osobom, którym nie za bardzo idzie, żeby wysyłali, nagrywali i wysyłali swoje treningi, tak? No i 99% przypadków to jest właśnie tutaj. Tutaj leży cała, że tak powiem, cały główny błąd. No bo jeżeli ktoś odżywia się odpowiednio, faktycznie przestrzega tego, to jestem w stanie uwierzyć. Wiesz, ma suplementację, ma regenerację, jeszcze wspomaga się farmakologicznie, no to po prostu nie ma opcji, żeby to nie szło, nie? Jeden gorzej, nawet bo są, jest, nawet to jest dowiedzione naukowo, że są ludzie, którzy są tak zwanymi, wiesz, hyperresponderami, czyli wiesz, odpowiadają na trening, na wszystkie kwestie związane tutaj z akurat z kulturystyką mega dobrze. Są przeciętni, tak, a są tacy, którzy się nazywają no responderami, tak, czyli oni prawie w ogóle nie odpowiadają. I są takie osoby, aczkolwiek nie ma tak, że ciało w ogóle się nie adaptuje. Fakt, że będą te efekty wolne, dużo wolniejsze, ale będą. Nie ma opcji, nie? Konsekwencja zawsze, zawsze przyniesie, zawsze ciało będzie się musiało adaptować, jak nie prędzej, to później. No bo jest nastawione, albo przeżyjesz, albo nie, w tym przypadku wiesz. Jeżeli chodzi o trening, no to albo przyłamiesz tą barierę, albo wiesz, no ciało twoje nie wie, czy to wiesz, sztanga cię gniecie, czy to wiesz, stoi nad tobą jakiś, wiesz, dziki kot i chcecie wpierdolić, nie? I ty starasz się go odepchnąć. Dla niego to jest, wiesz, walka o przeżycie. No i ono albo, no taki jest, tak jest, taka jest natura. Adaptuj się albo gin. Nie, nie ma opcji. Jeżeli wszystko robisz tak, jak powinieneś, to musi iść. A najczęściej ludzie nie potrafią, wiesz, włożyć tego wysiłku. Ja widzę, ktoś mi wysyła na przykład serię. No dobra, robi serię. Ja mówię, wiesz, patrzę, wiesz, raz, dwa, trzy, cztery, ma tam rozpisane 8-10 powtórzeń. No zrobił 8 powtórzeń, ja patrzę, no kolego, ale ty mogłeś zrobić przynajmniej, nie wiem, drugie 5 albo drugie 8.
Rozumiesz, nie, naprawdę większość ludzi nie potrafi zmusić się, żeby wyjść z tej strefy komfortu, nie? Żeby przycisnąć, no bo to naprawdę nie ma co się oszukiwać, też jest ciężkie, nie? I też tutaj, wiesz, wchodzi granica strachu, bo widzę, że bardzo wiele osób obawia się o swoje zdrowie pod każdym kątem, a jak wiemy, bez, że tak powiem, odrobiny, chociaż ja bym powiedział, że nawet więcej niż odrobiny, ale bez odrobiny, wiesz, szaleństwa i braku rozsądku, niczego w życiu tak naprawdę nie osiągniemy, bo jak mówi stare powiedzenie, nie ma ryzyka, bez ryzyka nie ma zabawy, tak? Nie ryzykujesz, to nie masz. Ja zawsze się śmieję, że wiele osób by chciało, tylko że im się nie chce. A propos tego zdrowia, to zauważyłem, że wiele osób się boi o swoje zdrowie tylko i wyłącznie w przypadku, w którym to chodzi o dokładanie aktywności fizycznej albo obcinanie kaloryczności diety, bo jeżeli chodzi o rozpisywanie jakichkolwiek wspomagaczy, nie ma problemu. Nie ma tam żadnych powikłań zdrowotnych, to w ogóle nie ma wpływu. No to już właśnie inna sprawa, tak? Ale no ja na przykład właśnie jeśli chodzi o treningi, no to wiesz, nigdy nie miałem tak naprawdę predyspozycji do rozwoju siły, nie? Nie miałem. Byłem słaby. No ale jednak jakieś tam, wiesz, wyniki siłowe zrobiłem i nie powiedziałbym, że były one słabe, bo gdzieś tam nawet sukcesy odnosiłem na tych w tych zawodach siłowych. I to nie z byle jakimi zawodnikami, gdzieś tam nawet udało mi się wygrać, bo gdzieś tam te osoby, które dalej siedzą w tym sporcie, bo są takie, w tych sportach siłowych, no to teraz są często na poziomie międzynarodowym. I to wszystko konsekwencja tego doprowadziła, ale ja widzę, no nigdy nie miałem strachu, żeby, wiesz, dołożyć sobie, wiesz, coś na sztangę, nie? Ja widzę, że teraz w ogóle widzę takie dwie szkoły, bo teraz mamy albo powerlifterów, nie? Wszyscy są powerlifterami, wiesz, rak okupiony, przychodzisz, u mnie na siłowni są dwa raki, no to czasem jakbyś chciał coś na tym raku zrobić, to nie wiem, chyba musisz tak jak Ronnie Coleman wieszać kartkę o tej godzinie, wiesz, tu trenuję, wiesz, i będzie zajęte, no bo no, jest bez sensu, wiesz, przychodzi chudy chłopak, ja nie mam nic do tego, ale te treningi, jakie sobie serwuje, wiesz, nie wiem, kogo on się tam naczyta, są po prostu bezsensowne, wiesz, robi 10 serii przysiadów, z których tak naprawdę żadna nie jest, wiesz, ciężka, później robi 10 serii wyciskania, 10 serii martwego ciągu i w sumie nic z tego nie ma, nie? I chodzi tak rok, 2 lata i jest dalej to samo. Albo mamy, wiesz, maszynowców tak zwanych. I Smith jest też okupiony, dwa najbardziej okupione urządzenia na siłowni, to teraz wiesz. Smith maszyna i power rack, nie? No i mamy, wiesz, dwa przeciwstawne światy. Brak, wiesz, jakiegoś takiego wypośrodkowania wszystkiego, nie? To też mnie dziwi, no właśnie, choć z jednej strony dziwi, a z drugiej nie, bo jest tyle informacji w internecie sprzecznych ze sobą, nie? I tyle szkół, że nie wiesz, czego słuchać. No, to prawda. Także no, ale mówię, trzeba do wszystkiego podejść z głową i rozsądkiem. Najgorsze są właśnie te wszystkie zmiany i brak, wiesz, brak konsekwencji, brak wytrwania i też myślę, że z tego powodu ludzie większość ludzi potrzebuje trenera nie temu, że sami by sobie nie poradzili i żeby mówił im, co mają robić, tylko temu, żeby mówić, czego mają nie robić, a raczej wybijać z głowy, wiesz, ciągłe zmiany. No bo bardzo często tak, jak słyszę, że ktoś trenuje instynktownie, to już w ogóle nie chce mi się. Albo jeszcze co najlepsze, bo takie rzeczy też słyszałem, że trzyma dietę instynktownie. No to trzymam dietę instynktownie, szykuję się do zawodów, ale najdzie mnie ochota na ten, na jakieś kurwa korisanty, no to pójdę, wezmę i opierdolę sobie, wiesz, całą paczuszkę korisantów, cały taki koszyk z Lidla, no bo mi podpowiada organizm, że ja go teraz potrzebuję. Niedobór desantów.
Tak, twój organizm to jest oszust właśnie i on ci będzie podpowiadał to, co jest dla ciebie niekorzystne. Znaczy dla niego będzie korzystne, tak? No bo on, wiesz, sobie zrobi z tego magazyn tkanki tłuszczowej, która jest mu zajebiście potrzebna, ale już do twoich celów to jest, wiesz, zupełnie inna sprawa. Także jeżeli ktoś coś robi instynktownie, to raczej właśnie robi nie to, co powinien, bo organizm zawsze podpowiada to, co jest dla niego korzystne, a to, co my robimy, no to jest dla niego niekorzystne, bo samo budowanie masy mięśniowej jest niekorzystne dla organizmu, tak? No to jest tak, jak ktoś jest na redukcji i dostaje w raporcie, w uwagach, że odczuwa głód. Ciężko, żeby chodził przesycony, jeżeli jest z definicji na deficycie. Tak, więc jakby no to jest... Zawsze mnie to bawi, bo jakby ludzie mają teraz takie myślenie, że można robić niektóre rzeczy tak o. W sensie on chce mieć formę, więc nie wpływa to w ogóle na jego funkcjonowanie w ciągu dnia, nie wpływa na jego samopoczucie, nie wpływa na poziom głodu, stresu, nie wpływa na poziom snu, nie wpływa na poziom siły mięśniowej. On po prostu teraz chudnie i w drugą stronę, nie? Ktoś chodzi nie chodzi przejedzony na masie, wiesz, nie męczy się, nie dyszy, nie sapie, i tak dalej, tylko po prostu chciałby być cały czas w takim neutralnym położeniu, ale albo rosnąć, albo robić formę i nic się nie zmienia. Cały czas uśmiech na twarzy. Wiesz co, bo to jest spowodowane przez osoby, które mącą w głowie. Mamy bardzo wiele takich osób. Wielu mamy teraz guru. Teraz, żeby zostać guru, nie trzeba wiedzieć nic. Autentycznie nie trzeba wiedzieć nic. Dziwi mnie ludzka naiwność, naprawdę szokuje, bo naiwność ludzka, dorosłych ludzi jest taka jak dzieci z podstawówki lub nawet z przedszkola. Wystarczy wziąć jakiegoś grubasa na przykład. On przyjdzie znikąd, nikt go nie zna i powie, że wiesz, nauczy się paru fajnych regułek, powie na przykład podstawowe rzeczy, tylko użyje takich naukowych, fajnych słów, tak? Wyuczy się paru regułek z PubMeda, przeczyta parę badań, wiesz, przedstawi je ładnie, wyrecytuje i ludzie są zaczarowani. To jest objawienie, nie? Wiesz, ile jest zmuszania tego, że nie, na redukcji nie musisz czuć się zmęczony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na masie, jak się czujesz przejedzony, to też jest źle. No ludzie, strefa komfortu, nie? To cały czas o tym mówimy, wszyscy o tym mówią. Jeżeli chcesz coś osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie życia, nie w sporcie, nawet nie w sporcie, nie wiem, w biznesie, w czymkolwiek, to musisz wyjść ze strefy komfortu. Nie możesz sobie siedzieć wygodnie teraz, tak jak ja, rozłożony na wersalce, tu mam se nogi na pufce położone, siedzę se wygodnie i zajebiście wszystko mi idzie. Niestety, jak chcesz na przykład, nie wiem, rozwinąć biznes, no to musisz ruszyć kurwa dupę z tej kanapy, iść wyjść do ludzi, chcesz coś załatwić, musisz pojechać, musisz to zrobić, musisz tamto zrobić. Tak samo jest tutaj ze wszystkim, tak? Niestety nie będzie zawsze fajnie kolorowo. Musisz wstać o 5 rano, zrobić te cardio. No kurde. Mówię, a to takie postrzeganie tego, że fajnie będzie wszystko, to jest mącenie ludziom w głowach, nie? I oni chcą w to wierzyć. No i wierzą, no. Jak mówimy, no. Objawienie takie, nie? Cóż poradzić. A z drugiej strony z kolei, jak ktoś powie ci prawdę i ta prawda jest nie taka, jaką ty byś chciał usłyszeć, bo na przykład jest przerażająca lub niewygodna i ty wiesz, że nie będziesz w stanie zrobić tego, co ta osoba powiedziała, mimo że to jest prawda, to ty tą prawdę będziesz od siebie odpychał. Odpychał, odpychał i ktoś ci zdradzi prawdziwy sekret nawet, tylko on będzie bardzo ciężki do zrealizowania lub bardzo dużo będziesz musiał poświęcić, to ty będziesz to od siebie odpychał, tak? I będziesz szukał łatwiejszej drogi. Nie, może jednak uda się inaczej. I na tym żerują takie hieny, bo ja te osoby nazywam hienami, które właśnie przychodzą i mówią, nie, ja zrobię, ze mną zrobisz to dużo łatwiej,
ja znam dużo lepszą drogę, nie? Tak jakby, wiesz, tak jakby ktoś pokazał ci, nie wiem, chcesz zdobyć Mount Everest, a ktoś ci mówi, że tam jest łatwiejsza droga, no nie wiem. Dla mnie to jest, wiesz, no, mówię, z jednej strony niepojęte, a z drugiej strony rozumiem, tak, no bo ludzie zawsze będą szukać jakiejś takiej drogi na skróty. No i mimo, że im nie będzie się udawać, to cały czas będą starali się to znaleźć. No. No właśnie, najbardziej tak naprawdę przerażające jest to, że ludzie, którzy myślą w taki właśnie skrótowy sposób, jak ty powiedziałeś, czyli że nie dopuszczają do siebie prawdy, ale szukają łatwiejszych rozwiązań, przez całe lata są w stanie testować różne idiotyczne rozwiązania, które podsyłają ich właśnie tego typu guru i wszelkiego rodzaju, nie wiem, czy gazety, czy jakieś tam kanały na YouTubie i tak dalej, nie osiągając celu, nadal w to wierzą, wiesz. Nie, jak dla mnie robię coś przez okres pół roku, roku, coś nie przynosi mi takich, wiesz, adekwatnych efektów, no to staram się to przeanalizować i zastanowić się, czy to jest na pewno dobra droga, a ludzie tak w ogóle nie mają takiego analitycznego podejścia. No w zasadzie, no nie udało mi się przez rok, spróbuję jeszcze raz to samo za rok. To jest tak, jak przychodzi klient i rozpisujesz mu jakieś tam, przychodzi do ciebie oczywiście na początku samej współpracy, mówi ci, że przez długi czas prowadził się sam, nie szło nic i tak dalej, bo kombinował, bo to, bo tamto. I pierwsze, co robi, otrzymując od ciebie jakieś wytyczne, to stara się to wszystko zrobić tak, żeby było dokładnie tak samo, jak robił, tylko żebyś klepnął, albo ewentualnie, żeby, wiesz, czy może zmienić to na tamto, a to mu bardziej wchodzi, bo mu to mu nie wchodzi, czy może to zmienić. Dietę to on by wolał na 3 posiłki, a nie na 5 czy 6, bo nie za bardzo ma czasu. Kardio to on nie 4x20 nie za bardzo, bo ma zmęczone nogi i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie, no to zastanawiasz się, po co przyszedł, nie? No bo skoro zna lepszą drogę, to na ci zawraca dupę, nie? Przyszedł po to, żebyś mu powiedział, tak jak powiedziałeś, żebyś klepnął. Tak jest, no. Dobrze. Ale jak ty powiesz, że nie, nie jest dobrze, musisz inaczej, to już jesteś zły, nie? Także wiesz to, to się nie zmieni, to zawsze będzie i nie ma co nad tym rozmyślać, ale no nie ma też co się oszukiwać, może nie każdemu to się spodoba, co powiem, ale takie osoby do niczego nigdy nie dojdą. To jest tak. Albo jesteś konsekwentny, albo nie. I tyle. Dobra, Łukasz, trochę odbiliśmy od tematu. Powiedziałeś w trakcie naszej bardzo, bardzo, naszego bardzo długiego off-topu, że nigdy nie miałeś predyspozycji do bycia silnym. Ja się zastanawiam w takim razie, jak to się stało, że ty jako pierwszy swój sport tak naprawdę wybrałeś trójbój? No wybrałem trójbój, bo tak jak widzisz, byłem konsekwentny i zaczęło mi jednak w czymś iść, nie? No... To mówiłem sam, że to wiesz. No i wiadomo, no, tej masy mięśniowej potrzeba naprawdę, naprawdę ogromnej ilości, żeby to jakoś wyglądało, mając tak długie ręce, wiesz, tak długie nogi, no to tych proporcji tak i tak nawet, jak będziesz miał, wiesz, zwały tych mięśni. Mamy przykład, wiesz, Morgana na scenie, no mutant po prostu, mutant, ale na scenie niestety już przy tych, że tak powiem, krótszych zawodnikach nie wygląda tak świetnie, nie? No tak jakoś było, wiesz, na studiach właśnie jakoś tam była sekcja trójboju i tak coś mi namówił, żeby tam wystartować, bo jakieś takie organizowali uczelniane zawody, nie? No oczywiście tam poszedłem na nich, wystartowałem, nie chciało mi się, ale jakoś wystartowałem. Wygrałem je tam z marszu, nie? No od razu właśnie pojechałem na mistrzostwa wojewódzkie, bo były jakoś chyba tam z miesiąc po tym. Tak samo wygrałem, wtedy jeszcze do 120, tak, do 120 jeszcze startowałem, bo wtedy chyba miałem 115 kilo. No i tam miałem jechać na mistrzostwa Polski, pamiętam. Nie pojechałem na nich, wygrał zawodnik, który ze mną przegrał i tam grubo przegrał na pierwszych mistrzostwach wojewódzkich. Nie pojechałem na tych mistrzostwach wojewódzkich, bo te mistrzostwa wojewódzkie, bo tam jakieś tam miałem osobiste, pamiętam wtedy, problemy, że tak powiem.
No i tak jakoś się stało, wiesz. Zawsze gdzieś tam w głowie mi siedziała ta kulturystyka. No ale uznałem, że skoro, wiesz, skoro nie mam tego predyspozycji, no cały czas, wiesz, staram się iść gdzieś w tą stronę, a no nie wyglądam tak, bo miałem też, wiesz, kolegów, którzy byli dużo lepiej predysponowani. No i wiesz, na przykład jeżeli chodzi o ciężary, to podnosili mniej, no a wyglądali dużo lepiej. Wiadomo, wtedy jeszcze też nie wiedziałem do końca, czemu tak jest. No to chodziło, wiesz, o brzuste mięśniowe i tak dalej, tego się nie oszuka, prawda? Więc poszedłem w to, nie? No na samą kulturystykę to mnie namówił. Może przejdę od razu do tego, nie wiem, bo i tak już za Miało długo być się rozgadałem. kolejne pytanie, także przejdź jak najbardziej, No, pewnie. także przejdę. Właśnie trenowałem na tej siłowni Bares 7 czy 8 lat, nie pamiętam, ale jakoś zdecydowałem się w końcu, bo tam no, już brakowało mi wszystkiego, tak? Sprzętu, ciężarów, no wszystkiego. Więc postanowiłem pójść na taką, wiesz, większą siłownię. Normalną, wtedy to jedna z lepszych siłowni w Białymstoku była. Kto zna, to będzie na pewno kojarzył, kto jest z Białegostoku, to był Maniac Gym. I tam właśnie poznałem Wojtka Wasilewskiego, znaczy poznałem. Znałem go wcześniej, tylko pamiętam już właśnie od czasów tego gimnazjum, gdzieś tam właśnie przy tym gimnazjum, pamiętam, był taki pawilon i tam Wojtek miał swój sklep, nie? Sklep nazywał się Kulturysta, to był pierwszy sklep w Białymstoku z odżywkami. W ogóle, no i pamiętam, tam stał taki, był Olimpa, standaryzowany sklep, nie? Wojtek współpracował z Olimpem. Tam była taka figurka Mariusza Pudziąskiego, wiesz, w tych niebieskich spodenkach, jak on stoi tam z tymi odżywkami, Olimpa, wiesz na pewno jaka, nie? No i pamiętam, gdzieś tam któregoś razu chcieliśmy kupić z kolegami jakieś odżywki tam, nie? Pójść coś tam się doradzić. No to tak się czailiśmy chyba ze 4 tygodnie, nie? Jak tam wejść do tego sklepu, bo może wpierdol nam da, nie? Rozumiesz. No takie było spojrzenie, wiesz, na takie osoby. I wiesz, a z biegiem czasu, co jeszcze właśnie tutaj odejdę trochę od tematu, ale to bardzo szybko, że właśnie, wiesz, jakie było moje spojrzenie na takie osoby, na kulturystów, na jakieś osoby takie z siłowni, nie? Które miały mocne sylwetki i tak dalej. Teraz wiem, dlaczego ogół społeczeństwa tak na nas patrzy, tak? No bo widzą, wiesz, wielkiego, często łysego kolesia, tak? No, z taką niewyraźną miną często. No bo wiesz, trudno mi jest mieć piękny uśmiech, jak na przykład masz urodę, wiesz, troszeczkę deczko ładniejszą niż szatan, nie? No ale wiesz, no i tak też myślałem o takich osobach, nie, że co wiesz, jakiś taki, no kurde, mam strach się odezwać, bo pewnie wiesz, zaraz będzie cię gonił, nie? I będzie chciał wpierdolić, coś takiego. No, tak, no. Takie było spojrzenie, nie? A właśnie poszedłem na tą siłownię, no już wcześniej poznałem wiele osób, nie? Że tak powiem, z takiego kręgu, no i zaczęło się zupełnie zmieniać to moje postrzeganie. Pamiętam właśnie na Maniaku zacząłem trenować i tam poznałem Wojtka. No na początku tam wiadomo, tylko no w zasadzie nie rozmawiałem, przychodziłem, trenowałem, nie? A gdzieś tam zaczął Wojtek sam coś tam zagadywać i tak któregoś razu właśnie mnie się zapytał, czy ja się szykuję na zawody, nie? Ja mówię, ja na zawody? Mówię, gdzie na zawody, nie? No, w życiu gdzieś tam, no nawet bym nie pomyślał, nie? Że że w ogóle jak ja będę wyglądał, wiesz, wyjdę na te zawody, jak tam wyglądają ci chłopacy, a ja będę wyglądał jak jakiś, wiesz, jak dla psa z dupy, że tak powiem, wyciągnięty jakiś, no, taka prawda, nie? A Wojtek powiedział, nie, wiesz, no, dobrze wyglądasz, powinien je spróbować, nie? No i wiesz, dla mnie troszkę, tak jak mówię, ja jestem, że tak powiem, inaczej wychowany i jeżeli to dla mnie powiedział ktokolwiek inny, to ja bym w to, wiesz, zupełnie nie uwierzył, choć i tak do końca nie wierzyłem, nie? Ale musiałem, wiesz, jeżeli usłyszałem to od osoby, Wojtek był mistrzem Europy w tamtym czasie, nie, akurat, do 90, no to wiesz, no to już dla mnie jednak znaczyło, że może jednak coś w tym jest, nie? Ja pamiętam to jak dziś, to wiesz, to był chyba jakoś grudzień albo listopad 2013 roku, no i jak on tak po tej rozmowie z nim
to od razu na drugi dzień pamiętam, pomyślałem, że są debiuty. Wtedy chyba debiuty były, pamiętam, w koniec marca. W Ostrowi jeszcze to były. Ostatnie debiuty w Ostrowie Mazowieckim, 2014 rok, zanim się przeniosły do Gdańska. Na drugi dzień od razu zacząłem się szykować właśnie do tych debiutów. Miałeś Tak pojęcie, jak zobacz. to zrobić, czy Nie, nie miałem pomagał? pojęcia. Nie miałem pojęcia. Powiem tak. Siedziałem wtedy właśnie na SDW, jeszcze nie. No tam chłopaki, wiesz, bardziej doświadczeni z dopingu i jeden taki świętej pamięci, już nie będę wymieniał jego niku, aczkolwiek on był zwolennikiem tej diety VLCD, nie? Na tym robił formę, naprawdę spokojnie, źle wyglądał. No i ja, dobra, no to ja mówię, zacząłem od tej diety VLCD. Do zawodów miałem 4 miesiące ponad, nie? No, mówię, miałem chyba wtedy 125 kilo. Akurat byłem, wiesz, to były te czasy, co mówię, po treningu był 150 gram gainera i 10 cheeseburgerów. Albo duża pizza, nie? No i zacząłem dietę, nie? Wiesz, na początku jeszcze zacząłem dość mądrze, bo zrobiłem sobie dietę taką, miałem tam bardzo racjonalnie, bo białko całe życie trzymałem wysoko, nie? To tutaj ono było wysoko, pamiętam chyba 400 gram jakieś miałem, czy 350. Takie, wiesz, przykładowe wartości, ale to mniej więcej dieta była, tam około 4000 kalorii miałem, nie? Zbilansowana. I tak zacząłem. I było spoko, nie? Pamiętam, zeszłem chyba w kilka tygodni do 120. I żebym tak to utrzymał, to wszystko było ok. Ale właśnie gdzieś tam po rozmowie z tym człowiekiem naszą mnie myśl na tą dietę VLCD. No i ja na tą dietę VLCD skoczyłem. I tak miałem 120 kilo. Tak na niej byłem, powiem ci, tylko 14 dni. I w te 14 dni straciłem 9 kilo, nie? Jak mocno 9 obciąłeś kilo, węgla? ale powiem ci, że do zera. Było 400 gram białka. Tak, to było tak, 2 kilo kurczaka i 2 kilo, dobrze mówię? Tak, 2 kilogramy kurczaka, 400 gram białka i 500 gram kapusty kiszonej i nic więcej. Nic więcej. Przysięgam, to były dwa produkty, które jadłem przez 2 tygodnie. Dwa produkty, nie? Totalnie nic więcej. No i ale forma, powiem ci, poprawiła, to wtedy właśnie po tym oceniam, że nie miałem po prostu długo tkanki, dużo tkanki tłuszczowej, bo nawet na takiej, wiesz, na takiej diecie, nawet jakbym miał dużo tej tkanki tłuszczowej, to nie zeszłoby to tak szybko, nie? A to ze mnie zeszło dosłownie, no, zleciało ze mnie. Poprawa formy była diametralna, ale to była po prostu większość fluidu i wody, nie? No, ale właśnie wtedy pogadałem z Wojtkiem, gdzieś tam, bo już z nim zacząłem rozmawiać. Powiedziałem, że tak i tak robię. On powiedział, nie, że wie, że źle, absolutnie, nie? I mówił, żebym zaczął dodawać węglowodany, no ale nie wiedziałem po ilu, nie? No i tak się, wiesz, bałem. No i zacząłem tych dodawać węglowodanów, nie? Ale zacząłem dodawać tych węgli. No i zauważyłem, że jest coraz lepiej, nie? Że schodzi. No i tak dodawałem ich, dodawałem ich, dodawałem ich powoli. Ale też, wiesz, miałem coś w głowie takiego, że bałem się, że jednak mnie uleje. Więc dodawałem węglowodanów i dodawałem cardio. No i wiesz, tak, już na koniec, wiesz, pamiętam, wszyscy mi już tam mówili przed zawodami, już byłem dobry miesiąc, 4-5 tygodni przed zawodami. I jak teraz patrzę te fotki, to wtedy miałem chyba 106 czy 107 kilo. I to już była taka sylwetka, przy której jakbym wyszedł, to na pewno byłbym wyżej niż byłem, nie? Bo byłem już docięty, ale nie byłem Auschwitz, bo na starcie to byłem prawdziwy Auschwitz, nie? Dosłownie. Dosłownie, ale na dupie, jak łapałem skórę, to nie miałem, to miałem pergamin. Tak samo jak wiesz, na brzuchu tak samo miałem na dupie, nie? Pergamin po prostu był. Ale to już było przegięcie, nie? No i w każdym razie. Oczywiście ja miałem wrażenie, że byłem, wiesz, ulany cały czas, nie? Że mega ulany jestem, nie? No i tak, wiesz, pogadałem z Wojtkiem, pamiętam, że już skończyłem tą redukcję, byłem przed zawodami, to jadłem ponad 600 gram węgli, nie? Ponad 600 gram węgli i zleciało ze mnie, nie mogłem tego powstrzymać, nie? Cały czas ze mnie leciało, nie? I tak gadałem z Wojtkiem, chyba byłem 2 tygodnie przed zawodami, no i mówię, tak i tak robię, czy dobrze, nie? No, on mówi, dobrze, cardio robisz. No, mówi, ja mówię 45 minut. To dobrze? Mówi, no dobrze. Ale ja mówię, ale 2 razy dziennie 45.
Nie, a to nie, a to mówi, że to nie. I wiesz, kazał mi odstawić w ogóle te kardio. No i ja faktycznie odstawiłem te kardio, nie? Odstawiłem te kardio i tak ze mnie, wiesz, dalej leciało. Nie powstrzymało to niczego, bo to było po prostu, wiesz, no już organizm był tak chyba zagłodzony, że nie był w stanie nawet odbić, nie? Pamiętam, co Wojtek mi pomógł, to wiesz, rozpisał mi całą diurezę, nie? Ostatni tydzień. Znaczy rozpisał. Dał mi gotowca. No, dał mi gotowca po prostu, nie? Dał mi gotowca, ja to podstawiłem pod swoją wagę po prostu, te wartości. On mówił, że na tym zwykle robił najlepszą formę, nie? No to wiesz, on 90 startował, ja wtedy pamiętam 101 miałem starcie, więc tam przeliczyłem sobie to procentowo. I wiesz, odwadniałem się bez żadnych diuretyków, totalnie, nie? Teraz to w ogóle wiem, że nie powinienem nawet w ogóle się odwadniać. Właśnie mnie mówisz, że się dziwię, że Tak. jeszcze zgodził na zwadnianie. Tak, bo byłem, no po prostu byłem naprawdę tak suchy, że to po prostu była masakra, nie? Wyschnięty byłem autentycznie. Ale pamiętam, to było tak, że 4 dni było tej ketozy w cudzysłowie, bo wiadomo, że nie wejdziesz w ketozę. Chyba, że podasz insulinę tam sobie humalogiem, że tak powiem, zoperujesz, ale tak szybko nie wejdziesz. Ale w każdym razie 4 dni były bez węglowodanów i 4 dni były ładowania. Ale je ładowałem, no to miałem 100 kilo, ładowałem 1000 gram węgli, nie? Przez 4 dni. Non-stop. Przez 4 dni non-stop. I tak mi to nic nie dało. I tak mi to nic nie dało. No, bez żadnych diuretyków się odwadniałem. Ale co było najgorsze, nie wiedziałem, co robić potem, nie? Nie wiedziałem, że potem te diuretyki są potrzebne, naprawdę, nie? Żeby nie było tego odbicia. Odbicia. No i ja pamiętam, w sobotę miałem zawody, bo wtedy w sobotę były zawody debiuty Ostrowi. W niedzielę z rana się zbudziłem. Powiem ci, że tam, nawet, bo wracaliśmy, to już było bardzo późno, to tam nawet nic nie jadłem takiego, coś tam trochę zjadłem, nie? Co miałem jakieś tam pierdoły takie, co ze sobą miałem, żeby przed sceną jeść. Jak wróciłem na drugi dzień, to tam, wiesz, coś tam zjadłem, ale to nie było nic specjalnego. Zjadłem jakąś co tam domową pizzę, zrobiłem jakieś tam 3 posiłki takie zjadłem, pamiętam, w ciągu dnia. No i spoko, z rana wstałem, wiesz, taką samą wagę miałem. W poniedziałek z rana trzeba było iść do pracy. Wstałem, miałem chyba 102 czy 103 kilo, nie? To tam 2 kilo chyba doszły, ale już wtedy, wiesz, zacząłem wyglądać naprawdę fajnie, nie? No ale to już w poniedziałek po południu się skończyło, bo pamiętam, poszedłem do pracy na 8 godzin, bo pracowałem wtedy jeszcze w zakładzie takim obróbki stali. I tak, wiesz, poszedłem do pracy i zacząłem, wiesz, takie mija pierwsza godzina, druga godzina i tak, wiesz, zrobiłem sobie posiłki, oczywiście od razu już wcześniej zaplanowałem sobie dietę, żeby zrobić dobre odbicie i tak dalej. Od razu powiem, że skoczyłem jeszcze na insulinę, od razu, nie, na drugi dzień, tak, do każdego posiłku jeszcze. To o tym mówię, no bo to taki błąd, że wiesz. I tak, byłem w pracy i czuję, kurde, czuję jakiś, że na mnie się robią za małe ciuchy, nie? Jakoś tak dziwnie się czuję, nie? I co mnie zaskoczyło, że wiesz, jestem, jak przed zawodami byłem, to wiesz, to non-stop kursowałem do kibla. Non-stop, wiesz. Estrogen był nisko zbity, wiesz. Ja byłem suchy maksymalnie. To wiesz, jak to wtedy jesz. Jest, lejesz i lejesz, że tak powiem. Nie, to chwila. A to wiesz, przez cały dzień, przez całą zmianę ja nie byłem ani razu w kiblu. Ani razu nie chodziłem się wysikać, nie? Wiesz, no i się skończyła ta zmiana. Takie kurwa ciężkie nogi, wiesz, w takich butach jeszcze tych roboczych tam chodziłem, nie? Bo to przy stali, wiesz, żeby jest takie z obiciem, żeby jak ci coś spadnie, coś nie połamało stopy. Ale kurwa, takie ciężkie nogi mam, myślę, co jest, te nogi jakby ważyły stonę, nie? Ja zachodzę tak do szatni, wiesz, i się rozbieram i tak zdejmuję spodnie, takie ogrodniczki miałem i tak, są uda, kolana i kolana do samego dołu, nie? Wiesz, także nogę, wiesz, miałem kostkę taką jak kurwa udo. Wapnie. Tak, i wyobraź sobie, że ja to tak z rana wychodziłem, miałem 103 kilo. Po 8 godzinach w pracy, nie wiem, czy ktoś miał takie odbicie, 113.
Po 8 godzinach 10 kilo złapałem. Przypomnijmy tutaj, że Łukasz nie jadł pod korek, jak większość Tak. zawodników po zawodach, więc tutaj nie ma mowy o jakimś ulaniu przez żarcie, nie? Tak. To Miałem jest... takie odbicie właśnie, to był taki błąd, wiesz, dodanie tej insuliny i tak dalej od razu, no to był masakryczny błąd, A nie? powiedz mi, po jakim czasie się dowiedziałeś, co się wtedy wydarzyło? W sensie rozkminiłeś sobie, że to jest kwestia po prostu gospodarki elektrolitowej, Wiesz że... co, powiem ci, że po długim czasie i tym się troszeczkę załatwiłem, nie? Bo tak naprawdę teraz mam problemy z żylakami. Znaczy problemy, mam żylaki, nie? Ale one mi się zrobiły właśnie w tym czasie. W czasie odbicia, wiesz, nie podołały naczynia krwionośne, nie podołały, wiesz, ciśnienie nie podołały tej retencji, żeby odprowadzić fluid i tak dalej, nie? I mi rozpieprzyło te naczynia w nogach. No ale co, pamiętam, jeszcze wtedy było forum Animala i tam chłopaki, wiesz, startowali, a na Animalu siedzieli dobre świry, nie? Nie wszyscy zdrowi na umyśle. No, nie, normalne, to normalne, zejdzie. Nic nie odstawię, tam insuliny, spoko, spoko, wszystko zejdzie, nie? No i mi tak schodziło, wiesz, 3 tygodnie i kurwa nie zeszło. I nie zeszło, wiesz, ja w końcu się wybrałem do lekarza, tu, tam, nie, chodziłem, bo już szukałem, wiesz. I wszystko jest okej, nic nie wie o co chodzi, nie? No i dopiero właśnie po jakimś czasie poszedłem do lekarza, skierowanie dostałem do kardiologa. I trafiłem na ogarniętego kardiologa, który mi to wytłumaczył, nie? No i przy okazji jeszcze, wiesz, tam robiłem badania, echo serca i tak dalej. Ja miałem nadciśnienie już, że tak powiem, od 16 roku życia, znaczy od 16 roku życia się zorientowałem o tym. I on wtedy mi, wiesz, wypisał odpowiednie leki, beta blokery i tak dalej. Biorę je do dzisiaj. Tam też właśnie rozpisał mi diuretyki, żeby to zeszło, no i w końcu to jakoś ogarnąłem, nie? No ale trwało to bardzo długo, powiem tak, 8 albo 10 tygodni w tym siedziałem, nie? Jak Niestety. miałem wyjściowo na zawodach 101 kilo, tak odbiłem do 132, nie po 8 tygodniach. Tak. 132, dokładnie. Wiesz, powiem ci, Masakra. że też się nie ulałem. Jedynie to ta była retencja, tak. Bo później pamiętam, jak mi zeszło gdzieś tam do około 127, to naprawdę wyglądałem dobrze, nie? Wszystko to zeszło i wyglądało dobrze. No ale właśnie w tym czasie też na zawodach trójboju właśnie taka nie pierwsza poważna to była jeszcze, jak miałem 21 lat, to zerwałem triceps, ale to później drugie takie zerwanie poważne, co widać do dzisiaj, że mam dziurę tutaj w najszerszym, nie? No to właśnie zerwałem sobie podczas ciągów najszerszy. I to mniej więcej było też właśnie było dlatego, że to zaraz było po zawodach, tak? Bo 8 tygodni po zawodach, że tak powiem, ciało jeszcze nie zdążyło się dobrze zregenerować. Pamiętam, naderwałem gdzieś ten najszerszy na treningu przy podciąganiu na drążku. No i tam pojechałem na zawody, nie? Chłopaki mnie podkusili, żeby podszedł ciężar, którego teoretycznie miałem nie podnieść, nie? Bo tam pamiętam te zawody, żeby wygrać, to musiałem w ciągu, bo przysiad zaliczyłem, nie pamiętam ile już teraz, ale pamiętam, że zaliczyłem taki ciężar. Nie zrobiłem trzeciego podejścia, bo czułem, że coś mi się nadrywa w czwórce, nie? Więc odpuściłem. No ale niestety zerwał się najszerszy, no bo tak było, że wiesz, pamiętam, zaliczyłem 350, nie? W ciągach. No i żeby wygrać, żeby mieć pierwsze miejsce, to musiałem zaliczyć 380. No i ja tak mówię, wiesz, tam był ze mną taki kolega, nie? Trójboista. I mówi, 380 musisz pociągnąć, żeby wygrać. Ja mówię, no co ty, ja tego nawet, wiesz, z ziemi nie oderwę, nie? Mówię, no to ładuj, no to niech ładują, mówię, spróbuję. I tak tego nie ruszę nawet, nie? No ale pech chciał, że jednak ruszyłem, nie? Jednak ruszyłem te 380. No i tak dociągnąłem je do kolan i tylko poczułem, że mi się, wiesz, urywa coś pod lewą pachą, nie? No i już niestety nie pociągnąłem tego, nie? No. Jak długo się goiła taka kontuzja z ciekawości? Wiesz co, pleców nie trenowałem chyba 2 albo 3 tygodnie. A, to Bo nie tak źle. To to nie było nadrywanie całkowite. raczej. To było, on się rozerwał w środku, Aha, bo okej. mi się rozerwały włókna mięśniowe, Okay. nie? Rozwarstwił. Tak, to dokładnie obły mi się rozerwał po prostu.
Okej. Tak wiesz, w połowie, mięśnie. Dobra. Słuchaj, Łukasz, chciałbym się dowiedzieć, jaki jest twój największy sukces kulturystyczny? Taki sukces, który ty uważasz za największy? Wiesz co, nie wiem, osobiście no, nie jestem z siebie, że tak powiem, zadowolony. Także no, takiego sukcesu, no, że tak powiem, jakiego bym oczekiwał, nie osiągnąłem i raczej już na pewno nie osiągnę. Aczkolwiek myślę, że moim sukcesem po prostu było, że wiesz, że w ogóle zacząłem, nie? Bo ogólnie troszkę żałuję, że nie zacząłem w ogóle wcześniej zabawy z kulturystyką, bo na pewno byłbym dalej, bo też miałem, że tak powiem, mniej wyeksploatowany organizm. Może też gdzieś tam by te mnie kontuzje ominęły, jakbym trochę inaczej zaczął trenować. Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że może to, nie wiem, głupio zabrzmi, ale cieszą mnie właśnie sukcesy raczej osób, którym pomagam, udaje mi się w jakiś sposób, wiesz, pomóc, czy gdzieś tam doprowadzić z moją pomocą, nie? Choć wiadomo, nie będę oszukiwał, że to nie jest to samo, nie? Co wiesz, co własny sukces. I wiesz, zawsze będzie jakiś niedosyt. No bo to tak jest, że zawsze masz, chciałbyś mieć coś, czego nie masz, nie? To prawda. Jakby ktoś na przykład, tak, jakby ktoś na przykład, wiesz, może ktoś chciałby mieć, ja nie mówię, że mam jakąś tam dużą wiedzę, tak, ale jakieś tam pojęcie mam, mniejsze lub większe, coś tam się dowiedziałem przez te wszystkie lata i być może ktoś by chciał to mieć, tak, ale nie ma, no ale ma na przykład talent i właśnie odnosi sukcesy, tak. On nie musi nic wiedzieć, bo nie oszukujmy się, są takie osoby, ludzie często patrzą na tych mistrzów i pytają się ich, wiesz, co oni mają robić i tak dalej, a on mówi, wiesz, no nie wiem, koleś, który ma największe bicepsy, wiesz, żeby, pytasz się, żeby zdradził ci tajemnicę na biceps. No mówi, o tutaj, masz tutaj na modlitewniku zrobię dwie serie, tutaj młotki trzy serie i tutaj, nie wiem, sobie na wyciągu tu albo tu trzy serie. On ci nie oszukał, on ci powiedział prawdę. On nie wie, co robić, on po prostu to dostał od Boga, nie? I może wiesz, może właśnie ktoś by chciał mieć na przykład wiedzę zamiast odnoszenia sukcesów, a z kolei z drugiej strony ja bym czasem chciał, wiesz, po prostu nie wiedzieć nic, tak, tylko być dobrym, po prostu, wiesz, być takim po prostu kimś, kto po prostu osiąga sukcesy. Ale to wiesz, wszystko ma swoje wady i zalety, tak? Nie można mieć wszystkiego. Jasne. Powiedz mi, jak długo zajęło ci zbudowanie aktualnej sylwetki? Wiemy, że trenujesz od 15, powiedzmy, roku życia. Tak, 17-18 lat. 17-18 lat, no. W Kawał sumie. czasu. Kawał czasu, Tak. ponad połowa życia. Tak, tak jako ciekawostkę powiem, i tu szczerze powiem, choć pewnie nikt mi nie uwierzy, że nigdy nie miałem nawet tygodnia przerwy, nie? Czyli No, ja nawet. konsekwencja. Tak. Nawet jak złamałem kiedyś nogę, pamiętam, w kostce, no to też nie miałem żadnej przerwy, nie? Bo pamiętam, miałem. Akurat jeszcze na tej siłowni, na tym Berysie trenowałem, i tam miałem takiego kolegę, on jeździł busem z pracy, nie? Fajnie, że jeździł busem, bo wiecie, jak mam nogę w kostce, no to w kostce masz od samej kostki aż po tutaj pachę, nie? Pokrocze. No i wiesz, wyprostowana noga, to ja w normalny samochód nie wchodziłem, nie? No ale on na szczęście miał busa tego. Fordem jeździł, nie? Transporterem, sprinterem i wiesz, po mnie przyjeżdżał po robocie i jechaliśmy na trening. Pamiętam jeszcze wtedy taka zima była. -20 stopni, musiałem naginać po tych kulach, wiesz, z tymi kulami. Ciężko było na kulach trochę, jak ważysz, wiesz, 120 kilo. No ale nigdy, wiesz, czy miałem zerwany triceps, właśnie pamiętam pierwszy raz. To też nie miałem przerwy, nie? Chodziłem wtedy, robiłem 3-4 razy w tygodniu nogi. Pamiętam właśnie po złamaniu nogi,
Wiesz, no wiadomo, to jest idiotyzm i głupota i każdego bym za to opierdolił raczej, jakby to zrobił. Ale pamiętam, miałem gips na, miałem mieć chyba na 6 tygodni, pamiętam, lekarz się zgodził na 5, ale po 2 tygodniach już mi go skrócił, nie? Skrócił mi, obciął go do kolana, nie? No to tego samego dnia, którego on mi uciął ten gips, poszedłem na siłownię robić nogi. Wiesz, no już miałem nogę od kolana wolną, więc mogłem zrobić uginanie, mogłem zrobić prostowanie. Przysiadów nie mogłem zrobić, ale mogłem zrobić wyciskanie na suwnicy. Ta noga po 2 tygodniach zastania, wiesz, nie wiem, czy miałeś coś złamanego, czy nie. Jasne. Ale po 2 tygodniach zastania w stawie to tak bolała, że po prostu była masakra, nie? No ale wiesz, no nie było opcji, trzeba było robić. Przez chwilę miałem nadzieję, że powiesz, że robiłeś to wyciskanie jednonóż. Tak, słyszę, tak. Że jednonóż, tak? Tak, jednonóż, jednonóż. Aha, tylko zdrową nogą? Tak, nie, nie, chorą, chorą. No to... No temu to... mogłem... Liczyłem na to, że jednak ta sytuacja będzie taka, że robiłeś, wiesz, teraz jest popularne takie robienie w momencie, w którym masz jedną stronę chorą, tylko z zdrowej strony, bo wiadomo, że tam jakoś to wpływa na utrzymanie tej atrofii, zatrzymanie tej atrofii mięśniowej w chorej stronie. Mogłem się spodziewać, że robiłeś to po prostu chorą nogą. No tak, chorą też robiłem, dokładnie. Dobra, Łukasz, w takim razie twoja rada dla wszystkich młodych chłopaków i dziewczyn, które chcą osiągać w tym sporcie jakieś sukcesy i są na początku swojej przygody. Co byś im najbardziej polecił? No myślę, że nie zaskoczy to nikogo. Tak naprawdę jedyna rada to jest bycie konsekwentnym, nie? Bycie konsekwentnym i nie zniechęcanie się. Co by kto nie mówił, wiesz jak jest, co by kto nie mówił, ludzie, tak jest na świecie i zawsze będzie, że ludzie będą cię zniechęcać, nie? Ludzie będą cię zniechęcać, będą robić wszystko, żebyś nie doszedł do tego, co sobie postanowiłeś. A dlaczego? Najczęściej dlatego, że sami po prostu, wiesz, im samym brakuje zaparcia, brakuje samodyscypliny, brakuje chęci, nie wiem, po prostu się lenią. W każdym razie oni się sami lenią, to jest troszkę jak system ogrodnika. Sam nie mam, ale nikomu też nie dam, nie? I to jest tak samo. No, skoro mi się nie chce, to czemu jemu ma się chcieć? A jak on jednak, ja w niego nie wierzę, bo on jest do dupy, ale jak jednak mu się uda, to wtedy, to ja będę tym gorszym. I niestety, nie ma co się oszukiwać, ale taka jest zdecydowane gro ludzi. I nie można się oglądać na nikogo, nie można słuchać nikogo, tylko konsekwentnie realizować swój plan, co by się nie działo, tak? Ja mówię, czy się wali, czy się pali, to i tak trzeba robić swoje, nie? Mnie też różne w życiu, że tak powiem, sytuacje spotykały. Miałem konflikty i poważne, mogę to powiedzieć, wiesz, z prawem i tak dalej, bo różną przeszłość mówi. Ja chyba wszystkie, że tak powiem, zaliczyłem wszystkie możliwe grupy społeczne, jakie są, nie? No i trochę ludzi poznałem, trochę doświadczeń zebrałem i niejedne kłopoty przez to miałem, ale wiesz, nigdy na przykład nie zrezygnowałem ze swojego celu, nie? Samo trenowanie, tak jak mi ludzie mówią, wiesz, gdzieś tam się stałem troszeczkę bardziej popularny, że na YouTubie zaczęli mnie pokazywać coś i tak dalej. I wiadomo, są ludzie, którzy cię będą kochać, ale są też tacy, którzy cię będą nienawidzić, nie? No i ja czasem stawiam na Instagram, ale to nie stawiam temu, żeby, wiesz, bo co tam, fake konto wstawię, to i tak nikt nie wie, co to jest, nie? Ale żeby pokazać ludziom, jak naprawdę... to jest przykre, ale nie przykre dla mnie, bo ja się tym nie przejmuję, bo dla mnie to jest po prostu, dla mnie jest szkoda takich ludzi, którzy potrafią stracić czas, żeby założyć maila, bo musi założyć drugiego maila, założyć konto, poświęcić kilkanaście minut swojego życia,
kilkanaście minut, które jest bezcenne, może to tak się wydaje, ale każda minuta waszego życia jest bezcenna na to, bo w każdej tej minucie możecie zrobić coś pozytywnego, coś, co was rozwinie, coś, co pomoże innym, przez co będziecie czuć się lepsi. A poświęcić te kilkanaście minut tylko po to, żeby dla kogoś napisać jakiś głupi komentarz, który ta osoba i tak się tak naprawdę nie przejmie. I to jest naprawdę smutne, że wiesz, taka osoba ma jednak czas na zrobienie komuś przykrości, a nie ma czasu na swój własny rozwój. Nie? To jest bardzo smutna sprawa. Tak jak mówię, i też jeszcze taka jedna rada, może jak ktoś ma jakąś gorszą chwilę, bo każdy ma jakieś gorsze chwile, nie? Każdy ma jakieś chwile zwątpienia. To polecam w takiej chwili po prostu zrobić jakiś, może to głupio zabrzmi, nie? Dla niektórych, ale zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Nie wiem, małą rzecz. Nawet dla pana, który stoi pod sklepem i nie wiem, prosi, żeby mu kupić bułkę czy coś, to kupić tą bułkę. I czy, no takie głupie, proste gesty, czy nawet, wiesz, wpłacić jakieś parę złotych na jakąś zrzutkę, nie? Gwarantuję wam, że poczujecie 100 razy lepiej. I wasz zły dzień minie. Bardzo fajna rada, powiem ci. Jesteś chyba pierwszą osobą, która w takich radach dla osób początkujących zawarła nie tylko możliwość rozwoju własnej osoby, ale też pomóc innym. To jest na pewno, myślę, bardzo ważne, bo też nasz stan psychiczny odpowiada temu tak naprawdę, jak daleko zajdziemy i czy rzeczywiście nam się będzie chciało do czegoś dążyć, nie? Więc myślę, że to jest na pewno bardzo ważne. No, pomoc innym też rozwija siebie, tak, własną osobowość. No. No i silni ludzie pomagają innym, tak? Myślę, że tym akcentem warto jest tą główną część zakończyć. A teraz chciałbym przejść do bonusa naszego odcinka, który prawdopodobnie nie będzie zbyt oryginalny, jeżeli chodzi o Twoją osobę, w związku z tym, że no, czasem udostępniasz to, jak jesz, więc a może zaskoczysz w sumie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda Twój posiłek, taki typowy posiłek potreningowy. O, teraz to już wiesz, co wcześniej mi się chciało jeszcze jakokolwiek eksperymentować, ale teraz to już jest totalnie prosty, już chyba nie wiem, no już chyba z rok czasu jest taki sam. To są płatki kukurydziane z izolatem albo z hydrolizatem i odrobiną owoców. To mi po prostu najlepiej wchodzi, nie chce mi się nic robić. Ogólnie właśnie już ja mam po tych wszystkich latach, że tak powiem, do jedzenia, nie mam w ogóle jakiegokolwiek, że tak powiem, ładunku emocjonalnego, nie? Dla mnie trzymanie diety to jest po prostu, to jest banał. I myślę, że to no, właśnie tutaj problem u ludzi, to jest raczej u ludzi początkujących, jak no tylko ciężko jest być już zaawansowanym, bo ciężko jest tym wytrwać naście lat. Jak naście lat coś będziecie robić i wiesz, no będziesz przez kilka czy kilkanaście lat musiał jeść, nie wiem, przez większość tak naprawdę roku 5, 6, 7 tysięcy kalorii, ty będziesz miał już gdzieś to jedzenie, nie? Ja jeżeli mam być szczery, to często mam tak, że po prostu irytuje się, że już muszę, wiesz, że już muszę iść jeść, nie? Bo wiesz, coś robię, jestem zajęty, kurde, no muszę iść zjeść, no bo jest pora, później, wiesz, się nie wyrobię z tymi posiłkami i tak dalej. W ogóle akurat no, to, co jem, to mi smakuje, ale ja jem tak prosto, wiesz, w porównaniu na przykład z moją Anką, to są dwa różne światy, nie? No, to prawda. No, u mnie to już w tym momencie to jest, wiesz, nawet nieprzysłowiowy, no nieprzysłowiowy, tylko już jest, wiesz, taka realna dieta i to jest kurczak z ryżem i tam, wiesz, nie ma żadnych udziwnień, już po tych latach nie patrzę na to, co mi smakuje, tylko na to, po czym, wiesz, nie będę się źle czuć. I nawet jakby, wiesz, ktoś mi kazał jeść teraz kurczaka z kapustą, tak jak kiedyś jadłem przez te 2 czy 3 tygodnie, to mógłbym go jeść do końca życia, wiesz. Nie robi mi to znaczenia. Raczej właśnie mówię, nie mam ładunku emocjonalnego,
do jedzenia żadnego stosunku emocjonalnego i raczej zwracam uwagę na inne aspekty życia niż jedzenie. Bo ja nie żyję po to, żeby jeść, tylko jem po to, żeby żyć, nie? I inne rzeczy, że tak powiem, w życiu realizować. No ja myślę, że to przychodzi z czasem, wiesz, bo ja kiedyś też miałem takie straszne zaciągi właśnie, żeby jak najbardziej objętościowe posiłki, jak najbardziej kombinować i tak dalej. Dzisiaj do mnie pisał też gość, czy myślę, że 900 chyba, nie chcę cię rozkłamać, ale chyba, czy dodatek mały owoców może wpłynąć gdzieś tam na jakość sylwetki i okazuje się, że dodawał sobie do posiłku 900 gramów owoców leśnych, więc... Więc, no i 450 gramów warzyw na... Ale do jednego posiłku? Tak, 900 do jednego. I 450 gramów warzyw do każdego posiłku, nie? Do każdego. No, no ja znam takiego na to człowieka, wygląda. Który jadł, uwaga, ty cię... Kontroluj, słuchajcie. Tylko cię zaskoczę taki jeszcze w ramach żartu, ale na poważnie znam takiego inspektora, który jadł, uwaga, tutaj też do jednego posiłku, nie jednego w ciągu dnia, tylko praktycznie chyba do każdego, do większości. 5 pomidorów, takich normalnych, dużych pomidorów, nie czyli koktajlowych. Kilogram. I główkę kapusty pekińskiej. Tak, i główkę kapusty pekińskiej. I taka miseczka sałateczki. No, niestety. A później skąd te rozepchane flaki? To nie hormon wzrostu insulina. No, ja myślę, że właśnie każdy kiedyś przez to przechodził, ale no, też trzeba właśnie się zastanowić czasem na co wpływa na jakość tych sylwetek, nie? Bo jak się popatrzy na przykład za wielką wodę, to tam wszyscy jedzą jak najmniej objętościowe posiłki, każdy jakiś cream of rice, te miseczki są takie małe, że to ledwo się im w rękach mieści. A jak się patrzy u nas, to 5 litrów, nie wiem, kleiku ryżowego czy coś takiego. Ja jeszcze rozumiem, jak ktoś jest, wiesz, tam, nie wiem, 3, 4, 5 tygodni przed zawodami, rzeczywiście sobie gdzieś tam podbija objętość, że sobie, nie wiem, doda żelatyny do jakiejś tam twarogu, żeby sobie zrobić, nie wiem, no wiesz, jakiś tam posiłek czy coś takiego, ale to jest jedno, a dwa, żeby ładować w siebie posiłki po 3 kilogramy dziennie i później się dziwić, że się ma rozepchane flaki, albo że on nie wie, czemu ma problemy trawienne, nie? No. Tak to wygląda, no, mniej więcej. I wiesz, szukasz wszędzie, tylko nie tam, że jesz łącznie 15 kilogramów, nie wiem, warzyw dziennie, nie? O, wiesz, słuchaj. Każdy znajdzie przyczynę problemu tam, gdzie chce ją znaleźć, a nie tam, gdzie ona rzeczywiście jest. To prawda. Dobrze, Łukasz. Myślę, że zbliżamy się już do końca. Chyba pykła nam prawie druga godzina rozmowy, także trochę nam zeszło. To znaczy, większość osób będzie z tego zadowolona. Mam nadzieję, że ja ci nie popsułem niedzieli, bo zająłem ci bardzo dużo czasu. Dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się w ogóle być gościem mojego podcastu. Mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze, jak będziesz miał odrobinkę czasu, uda nam się porozmawiać o rzeczach bardziej merytorycznych. Może ktoś podrzuci jakiś konkretny temat, który chciałby poruszyć, chciałbym, żebym ja poruszył z Łukaszem, bo myślę, że jest to na pewno ogromna kopalnia wiedzy. Zapraszam oczywiście Was na kanał True Bodybuilding na YouTubie, gdzie znajdziecie bardzo dużo informacji właśnie związanych z prawdziwą kulturystyką i tym, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie tym, jak chcielibyście lub chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, udostępniania, lajkowania, subskrybowania, do wchodzenia na forum True Bodybuilding i zakładania własnych dzienników oraz śledzenia dzienników zawodników. No i na koniec może coś jeszcze, Łukasz, chcesz dodać od siebie albo pożegnać się? Nie no, ja już więcej nic nie będę dawał, bo i tak przesadziłem. Śmiałem się zawsze z Adama, a dzisiaj sam pojechałem po bandzie. Także dzięki, Dawid, za zaproszenie. Dzięki dla wszystkich, którzy obejrzą. No i tak jak Dawid powiedział, jak on by miał pomysł na jakąś nową serię, czy coś w tym stylu, to ja bardzo jestem chętny na nagranie. Także zostawiajcie komentarze, subskrybujcie kanał, bo myślę, że jest rozwojowy, także jeszcze pewnie nie raz się zobaczymy. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć. Dzięki, cześć.